W niedzielę w Bielsku-Białej odbyła się kolejna manifestacja przeciwko podpisaniu porozumienia akta. Kto nie skacze, ten za akta, hop, hop, hop! Kto nie skacze, ten za akta, hop, hop, hop! Demonstrujący w niedzielę 12 lutego przeciw akta, podobnie jak 25 stycznia, zgromadzili się przed bielskim ratuszem. Niedzielna demonstracja miała jednak nieco odmienny charakter od poprzedniej, która była zgromadzeniem zupełnie spontanicznym, ale też zdecydowanie liczniejszym. Tamta była robiona w trybie spontanicznym, to znaczy w ostatnich dniach, ponieważ jak wiemy, rząd dopiero ujawnił swoje plany kilka dni przed ich realizacją, czyli 26, kiedy to w Parlamencie Europejskim mieli właśnie głosować nad akta, a potem miało być upoważnienie i było i podpisała polska ambasador w Japonii właśnie akta, zobowiązanie do ratyfikacji akta. I było w związku z tym to zgromadzenie spontaniczne bez legalizacji go. No, tłum po prostu wyszedł na ulicę i poszedł. I odbyło się to bardzo porządnie, nie było takich jak w Poznaniu czy w Kielcach ekscesów. No, w zasadzie brakowało tylko tego jednego elementu, zdaniem władz. No, a tym razem ten element jest zgłoszenie do urzędu i jest to legalne zgromadzenie publiczne. Protesty przeciw porozumieniu akta odbywały się w całej Europie 11 lutego. Dlaczego bielszczanie protestowali 12, wyjaśnia organizator protestu. Trzy dni po poprzednim proteście postanowiliśmy tą datę, zanim była mowa w ogóle jeszcze o jakimś uzgadnianiu terminów na większą skalę. Potem z Krakowa wyszła taka propozycja, którą cała Europa podchwyciła, żeby skoncentrować się protesty właśnie w terminie w ten weekend, od 10 do 12 lutego. No i my mieliśmy termin, no to się, my się ucieszyli, bo mieliśmy w ramach tego terminu 12. Akurat większość miast w Europie, co podchwyciła tą krakowską propozycję, wybrała środek tego weekendu, czyli sobotę. W niedzielę pod bielski ratusz przybyło około 300 osób. To rzeczywiście niewiele w porównaniu z poprzednią manifestacją, kiedy to demonstrowało według różnych szacunków około 3000 osób. Tym razem do demonstrujących przeciw akta dołączyły różnego rodzaju organizacje i stowarzyszenia, a także osoby znane z życia politycznego. Wznoszono różne hasła i zbierano podpisy. Tak jak kiedyś myśmy wołali za młodu precz z komuną, to teraz warto zawołać precz z akta, precz z akta. I z komuną też, oczywiście też. Takie są najnowsze fakty, cała Polska nie dla akty. Takie są najnowsze fakty, cała Polska nie dla akty. Takie są najnowsze fakty, cała Polska nie dla akty. Akta won z polskich stron. Akta bon z polskich stron! Akta bon z polskich stron! Akta bon z polskich stron! Dole, Podole! Skąd będziesz ściągał, Podole? Po zbiórce pod ratuszem manifestanci ruszyli ulicami Bielska-Białej na Plac Chrobrego, a stamtąd udali się na spotkanie do jednego z bielskich pubów, by przy herbatce uzgodnić ewentualny dalszy plan działania.